dobrze. Bardzo serdecznie różnicy pod cieniami. Pozwolą Państwo, że demokratycznie wszystkich, z jednym wyjątkiem, najszczególniej, najserdeczniej, najgoręcej witam bohatera dzisiejszego spotkania tutaj, pana Stanisława Honkowskiego. Szanowni Państwo, tradycyjnie już pod koniec roku spotykamy się w piwnicy pod cieniami. Głównie po to, żeby przyglądnąć się i podziwiać nowy kalendarz wydany przez krośnieńskie przedsiębiorstwo budowlane, kalendarz artystyczny. Policzyliśmy w ubiegłym roku, że dzisiejsze spotkanie w 2013 roku to 18 spotkanie. Można więc powiedzieć, że kalendarz uzyskał pełnoletność, teraz będzie już dojrzały, coraz dojrzalszy. Coraz piękniejszy, mimo że te poprzednie były rzeczywiście wspaniałe i ja wiem, że wśród Państwa są tacy, którzy tych kalendarzy używają, ale są też tacy, którzy te kalendarze po prostu kolekcjonują i zbierają wieczołowicie, żeby nie naruszyć, bo rzeczywiście są tego warte. Szanowni Państwo, my się w piwnicy spotykamy po raz szósty. To jest szóste spotkanie poświęcone prezentacji kalendarza artystycznego. Zanim będą Państwo mogli podziwiać efekt pracy Piotra Burgera, bo to on projektował ten kalendarz, ale przede wszystkim efekt pracy Stanisława Honiczewskiego, bo to jego dzieła są w tym kalendarzu, pozwolą Państwo, że jakby ubogacimy nasze dzisiejsze spotkanie również wyjątkowym spotkaniem z artystami i muzykami. Zanim będzie ciąg dalszy przemówień, a będą przemówienia jeszcze, ja serdecznie zapraszam na scenę panią Annę Materniak i Jarosława Seredę. Ale przede wszystkim spowodują, że ten dzisiejszy wieczór na pewno będzie magiczny. Serdecznie Państwa zapraszam. Przypadł mi w udziale zapowiedzenie tego, co mamy grać. Przy okazji powiem, że przez ostatnie półtorej godziny nakazywano mi, żebym nie był gadułą, bo taki jestem, więc króciutko. Dziś przygotowaliśmy w związku z tak pięknym kalendarzem utwory, które nam się najbardziej kojarzyły z twórczością pana Honiczewskiego. Będą to głównie utwory kompozytorów francuskojęzycznych. I nie będzie to awangarda, raczej repertuar klasycyzujący. Na początek Serge Lanson, Si je t'aime, gdybym był Händlem, Rameau i Brahmsem. Thank you.
Thank you.
Po pierwsze, 18 lat, kalendarz 18. To, co pani dyrektor powiedziała, 18 lat za nami, jest dojrzały. I to mam taką refleksję przy tej dojrzałości tych kalendarzy. Otóż różne okresy były w tych 18 latach. Okresy, kiedy początkujący artyści, średnio zaawansowani artyści, wiekowo, umiejętności, ja myślę, że były zawsze wysokie. Ale ostatni okres, trzy ostatnie kalendarze, bym powiedział, że to są artyści, nie powiem starzy, dojrzali, ale to są starzy mistrzowie. To jest co innego, być starym, ale być starym mistrzem. Otóż tym starym, najstarszym mistrzem to był dwa lata temu Władysław Kandewra. Akurat 90 lat obchodzi, czyli możemy powiedzieć stary mistrz. Ale w zeszłym roku był o wiele młodszy, ale w pojęciu mojego wnuka bardzo, bardzo stary. Pan Maciej Cyrek, który jest dziadkiem, potrójnym dziadkiem, czyli możemy powiedzieć i mężem babci. Możemy powiedzieć też stary mistrz. W tym roku mamy następnego dziadka. Przedstawiciela. Podwójny, tak? Powiem kolokwialnie, dziadowskiego stanu. Dziadek. Stary mistrz, pan Stanisław Kurczewski. I to jest kalendarz starego mistrza, który namalował i maluje i z tego żyje. Całe swoje dorosłe życie. Utrzymuje rodzinę, wnuków i inne. I pięć koni. Pięć koni, bo jeden koń podarował na Węgry. Także to było sześć. I ten nasz stary, ale młody mistrz namalował przepiękne pejzaże i maluje, i wybór tych pejzaży macie państwo w kalendarzu. I teraz ten kalendarz niech wam przypomina te spotkania, które dzisiaj tu były, tą piękną muzykę, tą piękną atmosferę. I każdy miesiąc, jak zobaczycie na tym kalendarzu, to przypomnijcie sobie starego, młodego mistrza Kowiczewskiego. Tego państwu życzę. I życzę również, żeby wszystko było w porządku. To tak muszę to zrobić. Wszystkiego najlepszego na święta, pomyślności i wszystkiego najlepszego w każdym dniu przyszłego roku. Jak będziecie patrzeć na ten kalendarz, to ta radość, która widać z tego kalendarza, niech wam towarzyszy cały 2014. Wszystkiego dobrego. A teraz poprosimy starego mistrza, który nie taki stary. Pozdrawiam serdecznie pana Macieja Syrka, który w zeszłym roku był autorem. Ja stałem też tu w zeszłym roku. Tak, stałeś tu w zeszłym roku i tak się umówiliśmy, że poprzedni zapowiada i opowiada. To już minęło prawie rok, a zdaje się, że to było przedwczoraj. Tak to leci. Tak to urządziliście, że tak to leci. Proszę państwa, Stanisław Kurczewski, ja nie będę ukrywał, my się znamy w kupę lat. Ile to my się lat znamy? Sześć. Studiowaliśmy w jednym czasie w Krakowie, w Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Ja na parterze, on był na piętrze, bo był zdolniejszy. Ja byłem na rzeźbie, rzeźba się zdobyje, zaczyna doli. Był zdolniejszy, tak. Jest tu więcej ludzi, którzy z nami współcześnie, tam się męczyło. Po światu nie widzę. O, jest jeden. Cześć. I proszę państwa, to wszystko, co najważniejsze, znajdziecie w druku w tym kalendarzu. Każdy sobie przeczyta, bo wszyscy chyba dostaną. Jest, mamy na tyle kalendarzy. Podobno. Ale ja powiem takie kilka swoich takich osobistych refleksji, które na pewno w jakiś sposób rzucą inne światło trochę na sylwetkę, chociaż całego świata trzeba dużo, bo to jest kawał gościa w stanie. Ale proszę państwa, tak poważnie. Urodził się w Sławatycza nad Bugiem. To dość daleko od nas. Ale pokochał góry, gdzie mieszka. Mieszka 100 km od tego miejsca, jakby jechać przez Żmigród i dalej się zgodzić. W gminie Łabowa w Uchryni. To jest pięknie położona miejscowość między górami w sąsiedztwie Hali Łabowskiej, gdzie jest rezerwat przyrody, tak zwany rezerwat Jąbek. I proszę sobie wyobrazić, że bardzo tęskni za tymi
miejscami, gdzie przebywam jako dziecko, jako człowiek młody, młodszy jak ja, ale jest młody. I to widać w jego obrazach. Widać pejzaże nadburzańskie, pejzaże tych pięknych równin. Widać tą tęsknotę, która się tam objawia w tym kolorze, w fioletach, zieleniach, takich blaszowych światłach i tak dalej. Ale ma też przepiękne pejzaże gór, które są na pewno jej drugą miłością, na pewno. Jeżeli coś powiem, to powiem. Mnie się, gdyby mnie tak zapytano, co wolę bardziej, Chomiczewskiego jako malarza przedstawiającego pejzaże górskie, czy malarza, który maluje niziny nadburzańskie, miałbym trudność z powiedzeniem, które mi się bardziej podoba. Natomiast dużo podróżuję i to, co bym chciał pokazać w szerszym jakimś tam spektrum swoich tam dokonań, chodzi o pracę ze swoich podróży, gdzie dużo czasu spędził w Azji, w Indiach, w Meksyku, gdzieś tam jeszcze. W Jaszczu, jak to się żarty. Czasem muszę powiedzieć coś śmiesznego, tak jest tak poważnie. Nie może być tacy poważni. Ludzie, ten rok też upłynie szybko, ten następny, prawda? Że ja tu stałem rok temu. Dzisiaj nam nie jest dość nie, bo to się mi zdaje, że te lata są coraz krótsze, a my jesteśmy coraz inaczej patrzymy. No jeżeli miałbym kończyć rzeczywiście, bo już nie chcę się rozlekać, to jeszcze będzie mówił po mnie jeszcze ktoś. Ty powiesz też coś. Dobrze, to w każdym razie jest mi bardzo, bardzo miło, że jesteśmy tu goszczeni przez Muzeum Rzemiosła. I na pani dyrektor ręce chciałbym to podziękowanie złożyć. Dziękujemy pani dyrektor. Ja dziękuję. I myślę, że no, jestem dumny z tego, że oprócz mnie tutaj też moi koledzy występują w podobnej roli. A to, że się państwu podoba, to mniej czy więcej, to już państwo sami ocenicie. Dziękuję bardzo. Państwa do głosu się pozapisał jeszcze kolega z Gminy Wątkowej. Serdecznie zapraszam. Dzień dobry Państwu, dobry wieczór. Jest mi niezwykle miło, że mogę tak na tym gronie zabrać głos i powiedzieć Państwu o związkach Stanisława Chomiczewskiego, nie tylko z jego piękną córką, ale również i z Krosnem. Staszka Chomiczewskiego znam wiele, wiele lat i chcę powiedzieć i zdradzić tajemnicę, że często bywa w Grodzie Szwoleżerów Stowarzyszenia Korpus. Ten człowiek wiele razy swoimi pięknymi obrazami urozmaicał, uświetniał sale degustacyjne na festiwalach win węgierskich imieniu Portiusa Krośni. Często wyjeżdża z nami na wyprawy i naszego patrona Portiusa Krośnińskiego uwiecznił na kilku obrazach w miastach partnerskich dla naszego miasta Krosna. Drodzy Państwo, także Staszek Chomiczewski to jest nasz chłop. Jest to wybitny malarz, wspaniały. Maciek nie powiedział jeszcze, że jest jednym z najlepszych, jakie znam, malarzy koni. Na zakończenie chciałbym coś powiedzieć mądrego. Wiecie co Państwo? Ale takiego, żeby zapamiętać. Proszę Państwa, ten przepiękny koncert Ani Materniak i pana Seredy sprawił, że jak stałem tutaj, to ta muzyka przenikała niezwykle wrażenie. Ja myślę, że to wrażenie pozostanie Państwu przynajmniej do przyszłego roku, jak będzie nowy kolejny. Bardzo Państwu dziękuję. Ja przy takich okazjach zawsze staram się opowiedzieć coś wesołego. Wracam gdzieś tam do przeszłości, a tym razem
może to nie jest do końca smutne, bo Staszek to przemienił na coś pozytywnego, radosnego. Otóż niedawno byłem na plenerze, był to rok 1970. Bardzośmy się wówczas martwili, co to będzie z tą sztuką polską, co to będzie z tym malarstwem. I zaprosiliśmy do szkoły, w której mieszkaliśmy, a było to w Tarnobrzegu, mieszkańców Tarnobrzega. Pokazaliśmy, plener trwał cały miesiąc, po dwóch tygodniach już był jakiś drobny dorobek. Pokazaliśmy to na sali gimnastycznej. Dość sporo ludzi przyszło. Mieliśmy do dyspozycji Syrenę Bosto, która jeździła po Tarnobrzegu, zapraszała wszystkich. To był ten nasz wkład na rzecz środowiska, propagowania sztuki. Tak żeśmy to sobie wówczas wyobrażali. I przyszedł pan, obejrzał, co żeśmy zrobili, zdegustowany, powiedział: moglibyście namalować piękny staw, tam pływają kaczki i czasami łabędź przyjechał. Widziałem dwa razy. No i inne rzeczy ciekawe. Co wy to robicie? A ja się go grzecznie zapytałem, proszę pana, a pan reprezentuje sobą kogo? Kaczacie, pan ma zainteresowanie. A ja jestem inżynierem z AGH. Ja mówię, proszę pana, a czy pan był studiując w Krakowie w Muzeum w Sukienicach? A nie rób se pan jaj. W Sukienicach to są, proszę pana, kramy, nie mówię panu o jakimś muzeum. Myślę sobie, propagowanie sztuki nie będzie łatwe. Patrzcie państwo, jak się wszystko zmieniło. Jak trzeba docenić, jak trzeba całować po rękach i stopach takich inżynierów. Nie jest tak źle. bardzo dziękuję pani dyrektor. Dziękuję za to, za ten wspaniały koncercik, który tak odbieram. Użyć jakichś takich słów, że tak kompleniować. To z tego ducha jest to malarstwo. Nie ma Stasia, tego, nie ma, no. Świętego Mikołaja. No weźmy to powiedz. O Tuliku, Jasiu. Miał być. Jak otwierałem wystawę w BWA, to też już było parę lat temu, ze trzy. A wcześniej Jasiu Tulik zdobył taką doroczną nagrodę za powieść swoją. Ja jej słuchałem, malując w Trójce to leciałem. Tak. I ja się zachwycałem tymi obrazami. I myśmy zrobili tą z Maćkiem, jak zwykle, tą ekspozycję. Tam były jakieś konie, jakieś uprzęże wisiały, takie rzeczy. I przychodzi gość w trenczu i jak zobaczył te obrazy, leci nosem, wie, ja mówię, Maciek, co za gość? Tak, gania po tych obrazach i tu zagląda i tam. A mówię, to jest Tulik, taki pisak. Poznaj mnie,
No i poznałem się z Jasiem, usiedliśmy. Godzinę się przedłużyło wszystko, czekali goście, a myśmy opowiadali sobie, więc to są pewne klimaty i myślę, że te muzyczne klimaty dzisiaj były tutaj bardzo mi bliskie i trafione w to malarstwo. A malarstwo moje jest chyba czytelne na tyle. Opowiem Państwu jeszcze jedną anegdotę, zdarzenie z wernisażu w Niemczech miałem. Akurat też inżynierowie robię. Ze 150 inżynierów, to poważne firmy polsko-niemieckie. I mieli tam szkolenie jakieś, to było w ambasadzie polskiej w Kolonii. No i musiałem powiedzieć trochę, wytłumaczyć się, dlaczego to moje malarstwo nie jest nowoczesne. Dlaczego nie jestem w awangardzie, bo była szefowa galerii, która wystawia niektórych profesorów z Akademii Krakowskiej. Wybranych, tych awangardowych. Nam Rzepiński mówił, że on też był swego czasu w awangardzie, ale to są wartości przemijające. Są w malarstwie nieprzemijające. No i musiałem trochę poopowiadać o tym malarstwie, poopowiadałem i później jak już przeszliśmy do tych sympatyczniejszych czynności, czyli do konsumpcji, to podszedł do mnie pewien inżynier, architekt i mówi, proszę pana, jak mi się podobało to, co pan powiedział. Ja też wolę, jak pana Boga malują z brodą. Szanowni Państwo, ja mam nadzieję, że za chwileczkę dostaną Państwo kalendarz. Znaczy jestem tego pewna, że dostaną Państwo kalendarz. A ja nie. Czy to jest podejrzenie graniczące z pewnością? Powiedział. Ja te kalendarze widziałam, więc mam nadzieję, że się nie rozeszły, bo do tego wyjścia nie ma, tylko ten. Proszę Państwa, ponieważ jesteśmy w okresie takim przedświątecznym, pozwolą Państwo, że ja również złożę życzenia dobrych świąt, spokojnych świąt, rodzinnych świąt, wesołych świąt dla tych, którzy lubią się weselić w święta, a niektórzy chcą odpoczywać tylko i święty spokój, więc takie życzenia też składam, ale pozwolą Państwo, że też od razu złożę życzenia dla chrześcijańskiego przedsiębiorstwa budowlanego. A to jest i chwało, życzę Wam wygrany przetargów. A to jest mały prezes. Mały prezes. Żeby pracownicy nie narzekali, dobrze zarabiali, to panie prezesie, szanowny zarządzie, który tutaj być może jest w całości albo częściowo, tego Państwu życzę, a Państwu życzę, żebyście też zarabiali jak najwięcej, jak najlepiej i mogli wydawać pieniądze na sztukę. Na sztukę, kupować obrazy. I proszę Państwa, to nie koniec niespodzianek, ponieważ zawsze jest tak, że staramy się zaprezentować część twórczości. Były także wystawy jednodniowe, była to galeria jednego obrazu. Dzisiaj macie Państwo okazję obejrzeć pracę, twórczość Stanisława Honczewskiego na, przepraszam, że tak powiem, ale szybko skleconej wystawie, bardzo szybko. Ja się nawet obawiałam, że Państwo sami będą te obrazy dzisiaj wieszać, ale udało się nam, więc serdecznie zapraszam.